Badania bezinwazyjne, no to są badania absolutnie zezwolone, ponieważ no, nie ma naruszenia szczątków. Oczywiście takie narzędzia jak geofizyczne narzędzia, jak georadar, padały pytania i rabini pochylali się nad takimi kwestiami jak czy fala elektromagnetyczna przechodząca przez grób już jest jakimś naruszeniem, niepokojeniem zmarłego. Tutaj jest trochę mistycyzmu żydowskiego, którym ja się na co dzień nie zajmuję, więc nie będziemy wchodzić w niego zbyt głęboko. Nie znam się na tym, ale wierzy się, że szczątki ludzkie są powiązane z duszą człowieka i nie powinny być w żaden sposób niepokojone. Także jeśli chodzi o metody nieinwazyjne, czyli takie, które w żaden sposób nie ingerują w grunt, praktycznie wszystkie są dozwolone. Przynajmniej te, które są najbardziej popularne, geofizyczne narzędzia, są jak najbardziej ok. Tutaj mamy taki schemat, który wykonaliśmy jakiś czas temu, który pokazuje narzędzia i zasoby ludzi, którzy są częścią jednej wielkiej metody na poszukiwanie grobów. Czy ta metoda zawsze działa? Nie. Czy te narzędzia są idealne? Nie. Czy można korzystać z tych narzędzi i nakładać dane i porównywać ze sobą i starać się określić prawdopodobieństwo? Tak. Czy niektóre miejsca są odnajdywalne bardzo precyzyjnie, dosłownie co do no, dokładnie, gdzie są niemalże narożniki grobu? Tak, ale bardzo często odgrywa rolę tutaj człowiek i wiedza, generalnie wiedza lokalna. Stąd widzimy panią, która jest naszym świadkiem. Czasami są panie, czasami panowie, często są starsi ludzie, w tej chwili już bardzo starsi, więc czasami niestety już nie docieramy do pierwszego pokolenia świadków, którzy mogą nam wskazać dokładnie miejsce grobu. Czy świadek zawsze wie? No niestety nie. Pamięć ludzka jest dość elastyczna i jest to często uzależnione od powiedziałbym, punktów takich, które są charakterystyczne dla świadka. Jakieś przecinki w lesie, jakieś krawędzie lasu, czy jakieś drzewo charakterystyczne, a czasem zapadlisko. W tych miejscach często tworzą się depresje, zapada się grób i wiemy, że to jest to miejsce. Czasami świadkowie znali kogoś, kto spoczywa w tym grzebalisku i to też powoduje, że człowiek częściej chodził w to miejsce. Mieliśmy świadków, którzy znali ofiary i chodzili i mapowali sami miejsca, zaznaczali na drzewach, żeby łatwiej do tych miejsc trafić. I to jest absolutnie pierwszy, moim zdaniem, zasób wiedzy, z którego warto skorzystać. Ludzie bardzo często się skupiają na tych wszystkich narzędziach, na tych wszystkich nowoczesnych narzędziach, a często zapominają o człowieku, który jest w stanie bardzo dużo powiedzieć i wskazać miejsce, które można dalej badać. Od góry widzimy zdjęcia satelitarne. Zdjęcia satelitarne się bardzo przydają jako takie mapy wizualne, ale też często wskazują na zmienioną roślinność. Na grobach ta roślinność często kontrastuje z otoczeniem, więc warto na to zwrócić uwagę. Poniżej mamy historyczne zdjęcia, czyli zdjęcia lotnicze. Często korzystamy ze zdjęć lotniczych niemieckich, alianckich. Mamy specjalistę, eksperta, który w komisji rabinicznej interpretuje te zdjęcia, wykonujemy mapę, georeferencję. To, co widzimy na zdjęciu z przeszłości, możemy przenieść w teren. Z drobnym błędem oczywiście, ale jednak jest to bardzo pomocny zasób, pomocne narzędzie. W komisji rabinicznej wiele cmentarzy, jeśli chodzi o ich historyczne granice, udało się je odkryć czy naznaczyć na nowo dzięki właśnie zdjęciom lotniczym. Bardzo, bardzo dobry zasób. Z taką uwagą, że on jest często
bardziej pomocny przy większych grobach, chociaż za chwilkę pokażemy wyjątkowy przykład zdjęcia, gdzie widać nawet pojedyncze groby. Oczywiście ta wiedza, jeśli chodzi o interpretację, wymaga czasu i doświadczenia, by tak naprawdę umieć opisać, co widzimy na zdjęciu. Dalej lidar, czyli taki pomiar topografii, bardzo dobre narzędzie, jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy widoczne zapadliska, depresje. Lidar pokazuje nam nawet obszary zalesione. Same drzewa można usunąć i zobaczyć powierzchnię ziemi. Bardzo dobre narzędzie w przypadkach większych grobów. Za chwilkę też Państwu pokażemy. I pod ziemią widzimy fale, czyli georadar, o którym wcześniej powiedziałem. Georadar jest narzędziem, które jest dobre, ale nie dla wszystkich lokalizacji, nie dla wszystkich przypadków. Są miejsca, które są po prostu albo mają glebę, która nie daje dobrych wyników, albo groby nie są też tak oczywiste, jak na przykład badanie georadarem infrastruktury. Łatwiej jest znaleźć rurę czy kabel niż często grób, dlatego że georadar to nie jest rentgen, to nie jest narzędzie, które widzi szczątki ludzkie. Na obrazie z georadaru nie widzimy nic, co przypomina szczątki ludzkie. Także jest to dobre narzędzie do sprawdzenia warstw ziemi, kiedy już znamy tak naprawdę obszar, w którym poszukujemy, jest on zawężony, w którym poszukujemy grobu. Tutaj jest wyjątkowo dobre zdjęcie. Zdjęcia są różne. To jest akurat cmentarz w Łomży. Tutaj pilot leciał na tyle nisko, że ujął rzeczywiście cmentarz. No powiedziałbym, to ujęcie jest niesamowicie precyzyjne. Widzimy oczywiście granice cmentarza, widzimy dom przedpogrzebowy, widzimy alejki wszystkie, widzimy nawet rzędy macew, widzimy pojedyncze pochówki, to są te rozbielone plamy tutaj od, powiedziałbym, muru, który widzimy, pionowy mur, który dochodzi do domu przedpogrzebowego. Widzimy takie 6 kwater, gdzie widać pojedyncze pochówki. Także to jest niesamowicie cenny zasób, bo posiadamy też fotografie sprzed 2 lat tego samego miejsca i tam tych naruszeń nie ma. Także wiemy, że ci ludzie byli w ciągu tych 2 lat pochowani pojedynczo. Co ciekawe, to są wojenne zdjęcia, więc mamy tutaj do czynienia z pojedynczymi pochówkami. Nieczęsto się to zdarzało, jeśli chodzi o egzekucję na większych grupach. Tutaj mamy obrazek z georadaru. Jak widzicie Państwo, to nie jest obraz, który przypomina cokolwiek, co byśmy w naszej wyobraźni widzieli, jak szczątki ludzkie. To jest akurat georadar, echogram, pojedynczy profil, który pochodzi z miejsca stuprocentowo potwierdzonego w całym świecie. Moim zdaniem jest to, w naszej metodzie, jest to bardzo przydatne narzędzie do sprawdzenia, jak głęboko jest naruszony grunt, i czasami można pokusić się o próbę określenia długości tego grobu czy szerokości. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze te kontrasty między wkopem a gruntem, który nie był naruszony, są bardzo wyraźne i oczywiste, ale czasami się to udaje. Tutaj mamy jeszcze jeden georadar. Te podświetlone elementy po lewej stronie mamy prawdopodobny grób, a po prawej stronie rozświetlony element, czy obszar profilu, to prawdopodobna kryjówka. To jest miejscowość Hobot, jedna z naszych lokalizacji, wskazana oczywiście przez świadka. Kryjówka leśna, 12 osób.
Jedna z tych osób przeżyła, 13, akurat w czasie zamordowania tej grupy była poza ryjówką. Tutaj mamy przykład Lidaru, miejscowość Miechów, Las Chodówki właściwie. Widzimy trzy fałdy bardzo wyraźne, które wykorzystano do stworzenia grzebalisk. Tutaj też widzimy dwa punkty takie okrągłe na północy od tych fałd i to jest niestety poszukiwanie. To znaczy ktoś tutaj był i sprawdzał, szukał czegoś. Widać, że to są naruszenia, nie są bardzo stare, także w tej chwili pewnie mają kilka czy 15 lat. Także niestety zdarza się, że w tych miejscach ludzie poszukują czegoś.